Po dwóch katechezach o spotkaniu Pana Jezusa Zmartwychwstałego z Tomaszem Apostołem, dzisiaj chciałbym Was, drodzy, zaprosić do przyglądnięcia się innemu ze spotkań Zmartwychwstałego. Tym razem niech ta konferencja nas trochę przygotowuje do jutrzejszego dnia, właśnie tego związanego z sakramentem pokuty. Chodzi o spotkanie między Piotrem i Zmartwychwstałym. Jak może pamiętamy, to spotkanie między Piotrem i Panem Jezusem Zmartwychwstałym dokonuje się w Galilei, nad Jeziorem Galilejskim. 21 rozdział Ewangelii Jana o tym opowiada. Ale zanim przejdziemy do tego rozdziału, to w ogóle warto sobie postawić pytanie, dlaczego tam, dlaczego w Galilei, jak to się stało, że właśnie tam zostaje zaproszony Piotr, żeby spotkać się ze zmartwychwstałym Panem. A wszystko zaczyna się od momentu, w którym kobiety, które przychodzą o poranku zmartwychwstania do pustego grobu, spotykają się z Panem Jezusem Zmartwychwstałym, który im mówi: idźcie do uczniów i do Piotra i powiedzcie im, żeby poszli do Galilei, tam mnie spotkają. Idźcie i powiedzcie uczniom i Piotrowi. Nie wiem, czy kiedykolwiek się zastanawialiście nad tym Pan fragmentem. Z wami. Jeżeli powiedzcie uczniom, to również Piotrowi. Po co go było słowa wymieniać? Słowa Ewangelii według świętego Jana. Kiedy pierwszy raz to jakoś do mnie dotarło jako pytanie do zastanowienia, to wtedy oczywiście pomyślałem w kategorii hierarchii kościelnej. Więc pewnie chodziło o to, żeby podkreślić, kim jest Piotr wśród uczniów. Powiedzcie uczniom i Piotrowi, temu właśnie Piotrowi, papieżowi, żeby go tak połechtać trochę, jego ego, że to właśnie o niego chodzi. Ale potem zdecydowanie odszedłem od tego rodzaju myślenia i stwierdziłem, że chyba chodzi o to, że gdyby Piotr nie był zaproszony osobiście, to by tam po prostu nie poszedł. Gdyby to było ogólne zaproszenie, to by go tam nie było. Ja już dawno się nauczyłem w duszpasterstwie akademickim, że jak mi bardzo zależy na tym, żeby na czymś byli studenci, to nie wystarczy, że wyjdę i powiem: drodzy studenci, przyjdźcie jutro, bo mi bardzo na tym zależy. A oni oczywiście tego wprost mi nie mówią, ale swoją postawą mówią, a nam nie. Ale jak podejdę: Zosiu, przyjdziesz jutro? Muszę. No ja bardzo proszę. No to przyjdę. Wojtku, a będziesz? Naprawdę, bardzo mi no to będę. I jak zaproszę imiennie, to nagle się okazuje, że mogą być. A takie ogólne zaproszenie to jest do wszystkich, do nikogo. Piotr jakby był ogólnie zaproszony, to by tam nie poszedł. No bo po co miałby tam iść? Jak nic już nie ma sensu. Bo Piotr jest w takim momencie. Piotr jest kimś, komu naprawdę się życie skończyło wraz ze śmiercią Jezusa. Wszystko się skończyło. Nie ma w ogóle powodów, żeby iść do jakiejś Galilei. Jak się wczytamy dokładnie w Ewangelię, to jest to niesamowite, jak ona bardzo podkreśla niewiarę Piotra w zmartwychwstanie Pana Jezusa. Idą kobiety, przychodzą i mówią: on zmartwychwstał. Ale Piotr nie biegnie od razu do grobu. No cóż tam, czcze gadanie kobiet, relacjonuje ewangelista. Czym on się ma przejmować? Po świadectwie Marii Magdaleny pobiegł do grobu razem z Janem. Ale zauważyliście taki szczegół, kiedy jest powiedziane: wszedł Piotr do grobu, zobaczył. I wtedy wszedł drugi uczeń, którego Jezus miłował, zobaczył i uwierzył. Ale nic nie ma mowy o tym, że Piotr wtedy uwierzył. To Jan uwierzył. Piotr nie. Piotr widzi to samo, ale w zupełnie inny sposób. To jest też ciekawe na poziomie filologii. Są użyte dwa różne czasowniki greckie na powiedzenie, jak patrzy Jan, a jak patrzy Piotr. Jan patrzy czasownikiem eiden, które znaczy zobaczyć istotę.
istotę rzeczy. Jan popatrzył, mówi, a no właśnie, zmartwychwstał. No jasne. A Piotr patrzy teoreo. Znaczy teoretycznie. Próbuje sobie to wszystko poskładać i kupy mu się to nie trzyma. Patrzy na to samo i nic tam nie widzi. No zapewne było tak, że Jan pewnie go przekonywał. Jan mu mówi, no Piotrek, no chłopie, no daj spokój. No przecież on tam mówił, zapowiadał to, że zmartwychwstanie. Wiem, że to trudne do przyjęcia, no ale to się wszystko składa. Piotra nie rusza. Dlaczego? Ja nie umiem inaczej czytać tej sceny. Może to nie jest jedyna możliwa interpretacja, ale ja nie umiem jej czytać inaczej, jak w ten sposób, że Piotr nie dopuszcza prawdy zmartwychwstania z tego powodu, że jest rozczarowany tak bardzo sam sobą, tak bardzo jest rozczarowany swoją zdradą, swoim grzechem, że jest w takiej postawie, w takiej duchowej kondycji, która się po łacinie nazywa desperacją, to znaczy w rozpaczy. W rozpaczy. Wszystko stracone. Wszystko skończone. Nie ma żadnej nadziei. Nie ma żadnej przyszłości. Już nic z tym się nie da zrobić. Jest beznadziejnie. Jest tak rozczarowany tym, co zrobił, swoim grzechem, swoją zdradą, swoją postawą. Gdyby Jezus żył, to by można było Go przeprosić, można byłoby z Nim porozmawiać, a On umarł. Wszystko się skończyło. I dopiero jakąś pierwszą taką nutkę nadziei, jakieś światełko nadziei dają kobiety, które przychodzą i mówią, Piotrze, On Ciebie zaprasza. Nie? No powiedział uczniom i Ciebie. Mnie zapraszasz? No Ciebie. I tam coś się zaczyna dziać. Ale to jest dopiero początek tego procesu. Oni idą do tej Galilei. No i co się dzieje nad Jeziorem Galilejskim? No jak pamiętamy, poszli łowić ryby. No i oczywiście znów nie chodzi o to, że po zmartwychwstaniu stwierdzili, że potrzebują po tych trudnych doświadczeniach trochę chilloutu, to powędkują. Tylko tam oczywiście jest bardzo głęboka teologia wpisana w tę scenę. Dokładnie dzieje się nowe powołanie. Wszystko zaczyna się od początku. To, że został wezwany do Galilei Piotr, to on usłyszał w tym zaproszeniu Jezusa, zacznij wszystko jeszcze raz. Tak jak to zaczęliśmy. Pierwszy raz, gdzie mnie spotkałeś? W Galilei. Przy jakiej okazji łowiłeś ryby? I co się wtedy stało? Nic nie złowiłem. I co ja wtedy zrobiłem? No, tak zrobiłeś, że dużo ryb złowiłem. Piotr, ojejku, jeszcze raz to samo. Jakby mu się film przewinął. To był sposób, w który Pan Jezus, bardzo symboliczny, całą tą sceną mu powiedział, Piotrze, to nie jest tak, że wszystko jest stracone. Możemy zacząć jeszcze raz tę przygodę. Od początku. Nie wszystko jest przegrane. Choć w tej scenie niesamowite jest patrzeć, jak się zachowuje Piotr. Ja uwielbiam go. Czekam na ten dzień spotkania z nim, daj Boże, w niebie. Jak mu powiem, że po prostu jest dla mnie mistrzem świata w swoich zachowaniach. Zawsze jak się głupio zachowam, to tym pomyślę, Piotr jeszcze głupiej robił. Po prostu niesamowite i można być świętym. No co robi Piotr? Nagle widzą jakąś postać, która im mówi, złowiliście coś? Mówią, nic. Zawodowi wędkarze. Eksperci. Dwa razy czytamy, że Piotr jako rybak łowi ryby i dwa razy nic nie złowił. Profesjonalista w swoim fachu. No i ta osoba, jakaś nieznana postać mówi, zarzućcie sieci. Oni zarzucili, złowili olbrzymie ilości. Jan od razu znów łapie sprawę i mówi, to jest Chrystus Pan. Piotr, aha. No i co robi? Ubiera się, żeby skoczyć do wody. Nie wiem, jak wy macie, jak ja chodzę na basen, to raczej w drugą stronę robię. Ja ściągam ubrania. A on się ubrał, żeby skoczyć do wody. Ale znów symbolika, chcę powiedzieć, Piotr, mimo że już tak jest przez Pana Jezusa podprowadzony do tego spotkania,
to jeszcze wciąż ma w sobie taką postawę, a nie pokażę mu tej mojej winy, tego mojego grzechu. Jeszcze to spróbuję przykryć, żeby on tego nie widział. Jeszcze próbuję to zakryć, tę swoją nagość grzechu, żeby Pan Jezus do tego nie wracał, żeby tego nie dotykał. Popatrzcie, jakie to jest nierozumne tak naprawdę, wewnętrznie sprzeczne, bo on z jednej strony ma w sobie postawę, ja muszę mu to wyznać, ja muszę coś z tym zrobić, bo nie mogę dłużej wytrzymać ze swoją winą niewybaczoną, a kiedy ma okazję, to zakrywa. Mówi, no nie, nie, nie pokażę. Ile razy w nas jest taka sprzeczność, że już nie mogę sobie poradzić z własną winą, no ale nie pójdę i nie pokażę jej. Jak mam okazję spowiadać kogoś, kto zaczyna spowiedź, nie byłem rok, dwa, trzy, pięć, dziesięć, dwadzieścia lat do spowiedzi i zawsze stawiam najpierw pytanie, dlaczego nie przyszedłeś? Nie chciałeś przyjść przez tyle czasu? I prawie zawsze jest ta sama odpowiedź, że księdza, ja już od kilku lat chciałem. Tylko to nie jest takie proste. Jest dokładnie ten sam Piotr. Ja chcę, ale jak mam okazję, to się ubiorę, skacząc do wody, żeby tego nie pokazać. Niezwykłe jest to, co się dzieje też z tymi rybami, bo ewangelista nam precyzyjnie mówi, że oni wyciągnęli te ryby, było ich bardzo dużo, policzyli, były 153. Średniowieczna egzegeza prześcigała się w interpretacji, co to mogło znaczyć, te 153 ryby. Chyba najbardziej znana jest interpretacja świętego Hieronima, który mówił, że 153 narody były w tamtych czasach. W związku z tym chodziło o zapowiedź, że Piotr będzie takim rybakiem ludzi z wszystkich narodów. Dlatego były 153. Jest taka interpretacja też rozpowszechniona przez ojca Adasia Szustaka, dość fantastyczna, ale bardzo ciekawa, który mówi, że tak naprawdę były tam 154 ryby. No bo 153, które były w sieci i jedną, którą Pan Jezus smażył na ogniu. 154. Bystre, żeby to zauważyć. On mówi, a 154 to jest 2 razy 77. Czyli w ten sposób w 154 rybach Pan Jezus mu powiedział, ty masz wybaczać Piotrze 77 razy, a ja tobie będę 2 razy 77. Tak, 2 razy najzawszej. To ładne jest, prawda? Choć raczej klasyczna egzegeza odchodzi od tej interpretacji. Natomiast możliwe, że tak naprawdę kiedyś w niebie dowiemy się, jak to Jan z Piotrem się kłócą i Piotr mu mówi, Jan, po co żeś pisał 153? Oni potem całe życie będą się zastanawiać, co to miało znaczyć, a tak po prostu z nudów policzyłeś i nie miało to żadnego znaczenia. Nie wiemy. Jedno jest pewne. Kiedy już są przy tym ognisku, to Pan Jezus z jednej strony zadaje Piotrowi nieprawdopodobnie delikatne pytanie, widząc, jak Piotr zakrywa tę prawdę o swoim grzechu, więc bardzo delikatnie próbuje ją odsłonić z takim wielkim wyczuciem. A z drugiej strony to pytanie musiało być jak szpila. Z szacunkiem do tego, że on próbuje to ukryć, ale równocześnie w taki sposób, żeby Piotr nie przeszedł obojętnie. Jezus mu nie wywala taki z grubej rury, nie mówi, Piotrek, ufałem ci, byłeś pierwszym spośród apostołów, miałem wobec ciebie plany, 3 razy mnie zdradziłeś. No człowieku, no to o papieżu to zapomnij. No. Wikarym może gdzieś. I tak nie bardzo, nie wiadomo, co z tobą zrobić w ogóle. Pan Jezus mu nie robi żadnych wyrzutów, nie punktuje go. Ale stawia mu pytanie, które musiało być dla Piotra super mocne. Czy kochasz mnie więcej niż oni? I pokazuje na Jana, który był pod krzyżem do końca. I co ma powiedzieć Piotr? No wiesz, no tak cię kocham, tylko tak bardzo, tak wiesz, tak trochę niewidocznie, tak bez argumentów, bez dowodów. On wie, że nie kochał na tyle. On wie, że nie kocha więcej niż Jan. On już naprawdę wie, że zawiódł.
ale zaczyna się rozmowa z Jezusem, która nie jest rozmową o grzechu, tylko o miłości. Nie jest rozmową punktującą Piotra, ale rozmową o wybaczeniu. W tych trzech pytaniach, Piotrze, czy kochasz mnie? Niezwykłe jest to, że Piotr odpowiada, kocham cię. Przecież Piotr powinien powiedzieć, no nie, panie, no moje czyny jasno pokazały, że cię nie kocham. On mówi, ja cię kocham, naprawdę cię kocham. No tylko nie tak jak Jan. Nie tak jak mi się wydawało, że cię kocham. Nie tak jak deklarowałem, nie tak jak obiecywałem. Ale cię kocham. Miłością koślawą, kulawą, grzeszącą, upadającą, ale naprawdę cię kocham. Jezus mu mówi, ja ci ufam, tak, wiem, że mnie kochasz. Zwykło się interpretować tę scenę w taki sposób, żeby zobaczyć tam grę słów greckich, że Pan Jezus go pyta o miłość agapę, a Piotr odpowiada używając innego greckiego słowa, fileo, które jest słabsze znaczeniowo, które by znaczyło nie tyle kocham, co lubię. Jezus go pyta, Piotrze, kochasz mnie tak, żeby oddać życie, agapę? A Piotr odpowiada, nie, panie, ja cię kocham, tylko tak cię lubię, fileo. Problem w tym, że w Ewangelii Jana nie ma takiego rozróżnienia między agapę i fileo. Ilekroć jest mowa o miłości wewnątrz Trójcy Świętej w Ewangelii Jana, kiedy jest mowa, jak ojciec umiłował syna, a syn umiłował ojca, to Jan nie używa agape, tylko używa fileo. Mówiąc o miłości wewnątrz Trójcy, używa tego rzekomo słabszego pojęcia. Więc to jest kolejny taki element egzegezy, która jest dość ładna do opowiedzenia, bo to ładnie się wygląda, że tam są te poziomy miłości. Ale tekst oryginalny nie pozwala nam pójść tak daleko. Tam naprawdę jest wyznanie miłości w tej rozmowie. Ale miłości, która po raz pierwszy jest świadoma słabości. Miłości, w której Piotr może powiedzieć, kocham cię, ale nie tak, jak obiecywałem. Nie tak, jak deklarowałem. Nie tak, jak mi się wydawało. I przepiękne jest to, co tam zaczyna się wtedy w Piotrze zmieniać. Bo to jest taki moment, w którym Piotr naprawdę sobie po raz pierwszy w życiu uświadamia prawdę o sobie. Po raz pierwszy przestaje się właśnie zakrywać, ubierać w jakieś maski. Po raz pierwszy przestaje odgrywać jakąś rolę, a jest kimś, kim jest naprawdę. Staje wobec Jezusa w prawdzie o sobie. Także wprawdzie o swojej słabości. Bo Piotr jest mistrzem świata w ukrywaniu czy w zapominaniu tego, kim jest. W zapominaniu o swoich słabościach. A Pan Jezus przecież w tej jego formacji, w tym seminarium, w którym byli apostołowie, non-stop będzie Piotrowi pokazywał, jesteś słaby, pamiętaj, jesteś słaby, uważaj. Na jeziorze. Z jednej strony Piotr jest kimś, kto ma odwagę powiedzieć, to jest Jezus, ja wyjdę tam. Pan Jezus mówi, chodź po wodzie. No to Piotr mówi, dobrze, no to pójdę. Co za problem przejść się po jeziorze. Piotr od razu biegnie. Ale jedna fala i zaczyna tonąć. Jezus go pyta wtedy, Piotrze, dlaczego jesteś takiej małej wiary? A dosłownie tam pojawia się takie słowo distazo, które znaczy rozdarty czy podzielony na pół, na dwie części. Pan Jezus go pyta, Piotrze, dlaczego w tobie jest wiara i niewiara? Dlaczego w tobie jest miłość i brak miłości? Łaska i grzech? Dlaczego nie jesteś spójny? Dlaczego w tobie jest takie wewnętrzne rozdarcie? Ale o tym Piotr nie pamięta, jak poszedł na dno. Potem pod Cezareą Filipową, 8 rozdział Ewangelii Marka, Pan Jezus pyta, za kogo mnie uważają ludzie? I Piotr odpowiada tak, żeby miał 6 z religii. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Genialna odpowiedź. 6 do dziennika, od razu.
Ale od razu, natychmiast po tej odpowiedzi zaczyna tłumaczyć Jezusowi, jakim ma być Mesjaszem. I mówić mu, to na ciebie nie przyjdzie, krzyża nie będzie, cierpienia nie będzie, tego nie, tamtego nie. Pan Jezus mu mówi wtedy jedne z mocniejszych słów. Hypagoopisomu satana, zejdź, nie zejdź mi z oczu, to znaczy nie chcę cię widzieć, jak to jest niestety niezbyt trafnie przetłumaczone. Tylko stań za mną, pójdź za mnie, szatanie. Nie wyprzedzaj mnie, nie dyktuj mi, jakim mam być Bogiem. Twoje miejsce jest za mną. Jak mnie będziesz wyprzedzał, to się rozłożysz. Stań za mną. Nie pamięta o tym Piotr. Potem w czasie ostatniej wieczerzy znów Piotr jest mistrzem świata w nieumiejętności zachowania się. Pan Jezus mówi w bardzo przejmującym momencie, jeden z was mnie zdradzi. A Piotr zaczyna podpytywać Jana, zapytaj go kto? Nie wypada. Po chwili Pan Jezus mówi, ten, który ze mną zanurzy rękę w misie. Prosta odpowiedź, trzeba patrzeć, kto zanurzy rękę w misie. A Piotr, ja nie. Nikt go nie pytał. Ale Piotr się zgłasza, ja na pewno nie. Mało tego, Piotr mówi, słuchajcie, słowa, za które naprawdę powinien oberwać od pozostałych. Bo on mówi, oni wszyscy być może, ale ja nie. Jakie on miał myślenie o sobie i jakie miał myślenie o pozostałych apostołach? Wyobrażacie sobie proboszcza, który tak mówi, a nie, ci sprawiedliwi, a ci to może by pogrzeszyli troszkę, nie, z tego rzędu. To w głowie się nie mieści, co tam robi Piotr. Pan Jezus niezwykłą cierpliwością mówi mu, Piotrze, kogut nie zapieje, a ty trzykrotnie się mnie zaprzesz. Piotr mówi, nie, ja życie za ciebie oddam. Mówi, życie za mnie oddasz? Naprawdę? Mówi mu, kiedyś będziesz umacniał braci, ale jeszcze nie teraz. Teraz się mnie zaprzesz. I wychodzą z wieczernika, mija odrobina czasu po tych słowach, które mu Jezus tak jasno, klarownie powiedział i ewangelista Łukasz opisuje to z aptekarską precyzją. Znajdują się na dziedzińcu domu arcykapłana w taki sposób, że Piotr widzi, grzejąc się przy ognisku, Jezusa, który jest przesłuchiwany. On patrzy na Jezusa. Spróbujcie tam stanąć razem z Piotrem. Widzicie, jak Jezus jest bity, policzkowany, przesłuchiwany, skazywany i podchodzi służąca. Nie żołnierz, nie kogoś, kogo Piotr się powinien obawiać. Z punktu widzenia kultury tamtego czasu służąca kobieta, niewolnik nie ma żadnych praw, żadnych, nie jest żadnym zagrożeniem dla Piotra. I pyta go, jesteś jego uczniem? Piotr na niego patrzy. Mówi, nie znam tego człowieka. I nawet jeszcze można zrozumieć, że raz się zaparł. Zdarzyło się, węsknęło mi się. Po minucie powinna przyjść refleksja i powiedzieć, Boże, co ja zrobiłem? Jak ja mogłem w ogóle? Przecież Panie Jezu, mówiłeś mi, 3 razy się zaprę, zanim kogut zapie. Już raz mam, już nie mogę więcej. Drugi raz. Trzeci raz. Znowu. Do końca Piotr nie przyjął tego, że jest zdolny popełnić grzech. Że może upaść, że może zdradzić. I dlatego jego rozczarowanie było tak wielkie, bo on w ogóle nie przyjmował tego, że mógłby to zrobić, że jest do tego zdolny. A zrobił. Kiedyś myślę, że byłem taką osobą, która była taka bardzo zasadnicza. I jak ktoś mi mówił, ja nie wiem, jak się to stało, to ja zawsze mówiłem, jesteś dorosłym człowiekiem, to wiesz, jak się to stało. Wszystko ma przyczynę, skutek. Proste. Jak to zrobiłeś, to wiesz, jak się to stało.
I wydawało mi się, że to jest słuszna metoda, że to tak właśnie trzeba człowiekowi uświadamiać konsekwencje, odpowiedzialność. Ale im dłużej sam zmagam się z sobą, co nie jest łatwym procesem, i im dłużej towarzyszę ludziom, tym bardziej widzę, że naprawdę są takie rzeczy w życiu, które robimy, nie wiedząc dlaczego. I bez względu na to, ile mamy lat, są takie sytuacje, w których jesteśmy jak malutkie dziecko, które każda mama doskonale zna, które narozrabiało i z maślanymi oczami staje i mówi: mamusiu, to jakoś tak samo. Nie wiem, jak się to stało. Stajemy tak przed Panem Bogiem i to nie jest kłamstwo. Bo naprawdę sami siebie nie rozumiemy. Dlaczego? Jak mogliśmy do tego dopuścić? Dlaczego coś zrobiliśmy? Może rzeczy, o których sobie zawsze mówiłeś, mówiłaś, nigdy tego nie zrobię. Nigdy tego nie zrobię. Mój przyjaciel, ksiądz Wojtek Węgrzyniak, zawsze powtarza takie zdanie. Większości grzechów nigdy w życiu nie popełniłem, tylko dlatego, że nie miałem jeszcze ku temu okazji. Dzięki Bogu. Bo jakbym miał okazję, to nie wiem, jakbym się zachował. To nie wiem, czy bym odparł pokusę. To nie wiem, czy byłbym na tyle mocny, żeby w to nie wejść. Kiedyś spotkałem się z moimi znajomymi z czasów szkolnych. No i rozmowa jakoś zeszła na taki właśnie temat, takiego rozczarowania sobą, tym, co robimy. Tam przede wszystkim moje koleżanki opowiadały o kwestii rodzicielstwa, że mały takie zachowania, że jako dzieci mówiły sobie, jak będę kiedyś mamą, to nigdy w życiu tego nie zrobię, co moi rodzice. No i potem zostały mamą i łapały się notorycznie na powielaniu dokładnie tych zachowań, których miały nigdy w życiu nie zrobić. No i ja wtedy właśnie powiedziałem takie słowa mniej więcej, że ja już teraz naprawdę to rozumiem, że czasami nie wiemy, dlaczego pewne rzeczy robimy. Jedna z tych moich koleżanek zaoponowała tak bardzo mocno i mówi: nie, to tak nie jest. Człowiek właśnie jest świadomy tego, co robi, musi brać odpowiedzialność. I minęło trochę czasu i zobaczyłem ją taką rozmyślającą. Podchodzę i pytam: na czym tak myślisz? Ona mówi: bo wiesz co, bo byłam niesprawiedliwa wobec ciebie. Bo sobie przypomniałam, że kiedyś, brzydząc się tym, po jednej imprezie pod wpływem alkoholu odpaliłam samochód i wróciłam do domu. Wróciłam do domu i wtedy do mnie dotarło, co zrobiłam. Jakbym kogoś potrąciła, spowodowała wypadek, siedzę w więzieniu, wszystko mam stracone. Nie daj Boże, komuś by się wydarzyła krzywda. Brzydziłam się, słysząc o alkoholikach czy o ludziach, którzy wchodzą do samochodu pod wpływem. Oburzało mnie to. I sama to zrobiłam, nie mając pojęcia dlaczego. Minutę po powrocie do domu już do mnie dotarło, jaka byłam głupia. Ale jakby mnie ktoś zapytał, dlaczego to zrobiłam i pół godziny wcześniej nie pomyślałam, to nie wiem. I dlatego Piotr może powiedzieć Jezusowi: kocham, mówiąc o zdradzie, bo on naprawdę nie umie Jezusowi powiedzieć, dlaczego zawiódł. On naprawdę sam tego nie rozumie. On ma tylko przemożne doświadczenie, że zawiódł, i że wszystko stracone i że już nic się z tym nie da zrobić, że Jezus nie ma prawa go kochać po czymś takim. A Jezus mówi Piotrowi: trzy razy: kocham cię, kocham cię, kocham cię. Wybaczam, wybaczam, wybaczam. Zacznij od początku. I mało tego, że Jezus mu wybacza, to znaczy mówi: nie gniewam się na ciebie. Nie jestem na ciebie obrażony. Nie przekreśliłem cię. Odpokutowałem twoją winę, zapłaciłem cenę tego grzechu, to Jezus mu mówi jeszcze chyba coś najtrudniejszego. Mówi mu: mam zaufanie do ciebie na przyszłość. Bo każde z tych wyznań miłości kończy się zdaniem:
paś owce moje, jesteś mi potrzebny. A Piotr mówi, ale jak ja mam? Przecież ja nie mogę teraz. Jezus mówi, ufam ci. Kiedyś rozmawiając z kobietą, która doświadczyła zdrady swojego męża, opowiadała mi o tym, że myślała, że najtrudniejsze będzie wybaczyć mu na poziomie takim cielesnym. To znaczy nie wyobrażała sobie po zdradzie tego, że może położyć się z nim spać, że może znowu z nim współżyć, że to jej się w pierwszym momencie wydawało nie do przeskoczenia, że za każdym razem ona będzie myślała wtedy o tej kobiecie, z którą zdradzał. A potem powiedziała, że wcale to nie było najtrudniejsze. To przeskoczyła dużo wcześniej niż zaufać mu na nowo, to znaczy nie podejrzewać go o to, że może znowu zdradzić. Że jak spóźniał się z pracy, to pierwsze myślenie było takie, pewnie jest u jakiejś kobiety. Jak nie odbierał telefonu, pewnie mnie zdradza. Nie łapać się na tym, żeby sprawdzać mu telefon, jak był w łazience. Że najtrudniejsze w wybaczeniu to dać na nowo pełny kredyt zaufania. Dać przyszłość. Piotr jest kimś, komu nie tylko jest wybaczona przeszłość, ale to jest ktoś, dla kogo Jezus ma przyszłość. I mówi mu, jesteś mi potrzebny, ufam ci, nie zrezygnowałem z ciebie, nie przekreśliłem cię. Nadal cię potrzebuję, paś owce moje. Subtelny jeszcze szczegół. Zwróciliście kiedykolwiek na to uwagę, że Jezus pyta o miłość tak naprawdę nie Piotra, tylko Szymona? Szymonie, synu Jony, czy kochasz mnie? Bo Piotr to jest urząd. Piotr to jest papież. A o miłość nie pyta się papieża. Nie pyta się papieża, kanonika, proboszcza. Nie urząd wyznaje miłość. Miłość wyznaje człowiek pełniący urząd. I w tej scenie widać, że Jezus mówi, Szymonie, jeżeli ty mnie kochasz, to możesz być Piotrem. Ale jeżeli Szymon nie kocha, to nie będzie Piotrem. Nawet jeżeli ta miłość jest koślawa, nawet jeżeli ta miłość jeszcze nie jest doskonała, nawet jeżeli ta miłość upada, zdradza, jest niewierna, ale jest prawdziwa. Z pełną świadomością swojej słabości, winy, tego, że jestem zdolny upaść. To Jezus mówi, to możesz być Piotrem, bo teraz już nie będziesz budował na sobie, tylko będziesz budował na mnie. Teraz mnie będziesz prosił o łaskę, o pomoc. Do tej pory ciągle chojrakowałeś, że wszystko możesz. Ja nigdy nie upadnę, ja cię nigdy nie zdradzę. Oni tak, ale ja nie. Ale teraz już wiesz, że nie jesteś taki. Już wiesz, że nie jesteś taki. Że wszystko musisz zbudować na mojej łasce i z moją pomocą. Nie wiem, czy oglądaliście serial The Chosen. Ostatnio staje się coraz popularniejszy. W jednym z pierwszych odcinków jest taka przepiękna scena, kiedy Piotr wtajemniczany w działania Jezusa w pewnym momencie podchodzi do Jezusa i mówi, wiesz, tak obserwuję twoją organizację i mam trochę takich uwag, jakby ją można było ulepszyć. Pan Jezus mówi, interesujące. Piotr, to chcesz posłuchać? Nie. Piotr taki zdziwiony. Będzie taki czas, że wykorzystam twoją wiedzę, twoje doświadczenie. Po coś cię wybrałem. Ale na razie ty się poucz trochę. Na razie ode mnie obserwuj. A potem będzie czas, że będziesz brał odpowiedzialność. Więc, drodzy, ten tekst nas zaprasza nie do rozpamiętywania naszych grzechów, nie do ciągłego wspominania tego, co złe zrobiłem. Nie. Pan Jezus mówi, jak wybaczyłem ci, to tego nie ma. Ja już nigdy cię nie będę szantażował twoją przeszłością. Ja nigdy ci nie zrobię czegoś takiego, a pamiętasz, jak ja ci wybaczyłem tamto, a ty co dalej? Nie, Pan Jezus tak nie robi.
On jak wybaczył, to tego nie ma. To naprawdę tego nie ma. Tylko Pan Jezus mówi, pamiętaj, że jesteś zdolny to zrobić. Pamiętaj, że jesteś słaby. Bądź uważny. Nie chojrakuj. Nie wyprzedzaj mnie, nie stawaj przede mną. Chodź za mną. Bądź ostrożny. Nie próbuj flirtować z pokusą, bo upadniesz. Nie uważaj, że wszyscy, ale nie ty, bo ty też jesteś zdolny to zrobić. Jesteś zdolny zrobić nawet te rzeczy, o których mówiłeś, że nigdy byś tego nie zrobił. To o tym jest ten tekst, który mówi, bądź pokorny. To znaczy buduj na mnie i ze mną. I ostatnia myśl, drodzy. Bo ktoś może sobie powiedzieć, ale proszę księdza, no czy to tak nie jest trochę, że to jest tekst dla takich wielkich grzeszników? No ja nigdy w życiu nie miałem takich rzeczy. I to nie chodzi mi o to, że to jest człowiek, który nie ma doświadczenia grzechu. To jest ktoś, kto naprawdę się spowiada regularnie, kto wie, że jest niedoskonały. Tylko, że nigdy nie miał takiego, wiecie, spektakularnego upadku i powstania. Nie? Także nikt by go na rekolekcjach nie poprosił o świadectwo, no bo takie mało efektowne. Prowadził takie życie chrześcijańskie. Ja myślę, że wielu spośród nas ma taką historię, że nie ma grzechów do telewizji. To znaczy, że ja nie jestem odkupiony? Że to nie o mnie jest ta Ewangelia? Musimy zawsze pamiętać o tym, że Pan Jezus jest naszym odkupicielem na dwóch drogach, czy dwoma sposobami nas zbawia. Jeden to taki, że nas podnosi, kiedy upadliśmy, a drugi, jak mówi mała Tereska z Lisieux, polega na tym, że zabiera kamienie spod naszych nóg, żebyśmy nie upadli. Maryja także jest odkupiona przez Jezusa, choć nigdy nie popełniła grzechu. Maryja nie jest odkupiona w ten sposób, że ją podnosił Pan Jezus po upadku, bo nie upadła. Ale jest odkupiona, bo nie pozwolił jej upaść. Swoją łaską uprzednio ją zbawił. Sposobem doświadczania zbawienia jest to, że Pan cię uchronił przed grzechem. I trzeba za to mu bardzo dziękować, czując się odkupionym. Ale jeżeli masz historię, w której zdarzył się wielki upadek, albo jesteś jak Piotr Akademickiego i równocześnie znowu to samo, znowu grzech, znowu upadek, znowu zdrada, znowu coś, czego sobie mówiłeś, już nigdy więcej tego nie zrobię, to Bogu dziękuj za odkupienie, którym jest przebaczenie grzechów. I te słowa Jezusa, kocham cię, mimo tego, mimo upadku, mimo grzechu, mimo zdrady, mimo słabości, mimo recydywy, mimo że tydzień temu, mimo że wczoraj, kocham cię i nic tego nie zmieni. To mi jest bliski w tym. Jak mam nadzieję, że czujecie i widzicie, że mam jakieś głębokie, takie emocjonalne zaangażowanie w tę historię Piotra. Bo wiem, jak bardzo to jest moja historia. Wiem, jak bardzo potrzebuję ciągle w tym Piotrem się identyfikować i przychodzić do Jezusa i mu powiedzieć, Panie Jezu, kocham cię, no naprawdę cię kocham. I bardzo chcę być świętym księdzem i bardzo chcę pójść do nieba i bardzo chcę pomagać ludziom w nawróceniu. No bardzo chcę. No ale tak różnie to wychodzi. Już tyle razy powinieneś się mną rozczarować. Ty nigdy tego nie robisz. Zawsze dajesz kolejną szansę i mówisz, jak bardzo mnie kochasz. Niech ten Piotr wszystkim nam pomoże przeżyć pięknie jutrzejszy dzień spowiedzi. Przeżyć te rekolekcje, Wielki Post. Spróbujcie się w tym Piotrze tak bardzo zidentyfikować, z nim odnaleźć,
żeby przeżyć to samo spotkanie nad Jeziorem Galilejskim i usłyszeć od Jezusa jeszcze raz: nic straconego, możemy wszystko zacząć od początku. Przyjmijcie błogosławieństwo na dobrą, spokojną noc. Wspominał ksiądz Michał, też tam z tyłu przy wyjściu będzie możliwość zobaczenia książek, które przywiozłem ze sobą. Niektóre są o liturgii, niektóre o triduum paschalnym, niektóre w takich tematach związkowo-relacyjno-małżeńskich. Takie katechezy też w duszpasterstwie akademickim często głosimy, więc zapraszam. Już dziękuję, bo wszelkie ofiary przy okazji kupienia tych książek są na duszpasterstwo świętej Anny w Krakowie przeznaczone, więc tym bardziej bardzo gorąco dziękuję za to. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Jak macie siły i ochoty, to zapraszam jutro. Dobrej nocy.